Witam serdecznie tych z Państwa, którzy chcieli posłuchać o zaprzyjaźnionej technologii, jaką jest technologia Microsoftu. Ja nazywam się Marek Pyka i będę miał okazję przedstawić Państwu kilka możliwości działania środowiska hybrydowego pomiędzy środowiskiem Microsoft, Linux, Unix i innymi producentami w środowisku Private Cloud. Ci z Państwa, którzy byli na poprzedniej jesieni, pewnie kojarzą, pokazywałem Państwu, jak działa warstwa poniżej, czyli jak działają klastry i maszyny wirtualne pracujące na klastrach, na przykładzie maszyn Linuxowych, oraz działające tam operacje Live Migration, Quick Migration i wysoka dostępność. Natomiast dzisiaj pokażę, chciałbym mówić Państwu troszeczkę warstwę wyższą, czyli warstwę logiczną clouda. Ja, patrząc na prezentację mojego poprzednika, przerobiłem troszeczkę swoją, nie będzie demo live. Pokażę Państwu, jak to działa w rzeczywistości. Na slajdach. Ale nie, to też wynika z tego, że jak pamiętacie, w zeszłym roku miałem ze sobą całe środowisko serwerów. Żeby dodać klastry, musiałbym mieć minimum dwa. Tutaj pokażę, jak to może działać w cloudzie. Natomiast osoby, które są zainteresowane, mam całe środowisko na maszynach wirtualnych, więc mogę potem pokazać, jak to działa rzeczywiście. Praktycznie klikając. Natomiast samą prezentację chciałem podzielić na trzy główne bloki. Wprowadzenie do clouda, czym jest cloud z mojego rozumienia. Ono będzie się troszeczkę różniło od prezentacji mojego poprzednika i jego rozumienia clouda. Jakie role może pełnić cloud? Następnie, jakie narzędzia mogą być wykorzystane obecnie w cloudzie do zarządzania środowiskiem nie tylko Microsoftu, ale środowiskiem różnych producentów, czy też dostawców oprogramowania typu Linux, serwerów Linuxowych i Unixowych. Jak można je zintegrować z cloudem i jak można wdrożyć mechanizmy wysokiej dostępności, mechanizmy elastyczności dla tego typu środowiska. I tutaj będę chciał pokazać Państwu narzędzia takie jak Operation Manager, czyli monitorowanie tego środowiska, zbieranie informacji o nim. Następnie Virtual Machine Managera. Ja już go prezentowałem w zeszłym roku, pokazując Państwu przy pomocy Virtual Machine Managera operację przenoszenia live. Natomiast tutaj pokażę, jak przy Virtual Machine Managerze i jego cechach można przygotować sobie środowisko Linuxowe na przykładzie CentOSa. I orchestrator, dosyć ciekawa rzecz, w jaki sposób można zautomatyzować czynności administracyjne, w tym też na środowisko oczywiście Linux Unix. No i na końcu będzie takie demo, opis przypadku, trzy różne formy wykorzystania narzędzi Microsoftu do zarządzania jakby tym samym, czyli wdrażania i publikowania komputerów wirtualnych działających pod kontrolą Linuxa, pod kontrolą CentOSa. Czyli tak to będzie wyglądało. Ja przygotowałem 147 slajdów, więc myślę, że te 3 godziny Państwo spokojnie wytrzymają. Żart. Dobrze, zaczniemy od tego, dlaczego w ogóle mówimy o cloudzie. Zastanawialiście Państwo, dlaczego tak mocno wszyscy starają się mówić o cloudzie? Dlatego, że trudno jest sprostać tym 6 podstawowym wymaganiom, jakie są stawiane też przed działami IT. Jeżeli mamy IT, jeżeli mamy biznes, który jest świadomy tego, że ma IT, a nie traktuje go jak coś pomiędzy sprzątaczką a stróżem, no to stara się wykorzystać technologię, którą dostarczają systemy IT, jak najwięcej. Więc są podnoszone 3 takie naprawdę bardzo istotne elementy dla biznesu. Po pierwsze, dostępność środowisk biznesowych. Każdy by chciał, żeby środowisko IT działało ciągle i nawet zadarmo. Dostępność zasobów, wysoka wydajność. To, o czym mówiliśmy przed chwileczką, czy mój poprzednik mówił, zagwarantowanie, że jesteśmy w stanie rozłożyć obciążenie procesu biznesowego na więcej niż jedną wirtualną maszynę lub nawet niż jedną fizyczną maszynę i dotrzymanie zdefiniowanych umów SLA, czyli zagwarantowanie dostępności usług zgodnie z przyjętym przez firmę, organizację poziomem. Tych wytycznych jest więcej, oczywiście są to takie główne elementy wywierające wpływ na działy IT. W raportach Gartnera, zresztą tutaj pokazywanych przed chwileczką w poszukiwaniu clouda, bardzo mocno jest podkreślane jeszcze z 12 innych, które mówią, że IT musi się zmienić, IT musi iść w kierunku clouda.
Więc pytanie, czym jest cloud? Z mojego rozumienia, czyli tak jak ja widzę clouda, abstrahując w ogóle od warstwy fizycznej, bo zakładamy, że zbudujemy clouda bez bardzo wydajnej infrastruktury sprzętowej, bardzo wydajnego środowiska hyperwizorów, jest to jasne. Natomiast cloud to troszeczkę więcej, bo gdybyśmy zatrzymali się tylko na tym, że są to serwery i dostępność maszyn wirtualnych, to ktoś może powiedzieć, ty, cloud to tylko data center. To czym się różni cloud od data center? Czym się różni private cloud dla organizacji od zwykłego centrum danych, od zwykłych serwerów i stojących półek, raków, nie raków, blade'ów, nie blade'ów? Dla użytkownika, dla biznesu, odbiorcy biznesowego, to nie jest cloud. Cloud oczekuje, albo użytkownicy powinni móc wykorzystać clouda, lub też biznes może oczekiwać od clouda wysokiej dostępności i elastyczności zasobów. Czyli jestem w stanie podzielić zasoby fizyczne, jakimi dysponuję, czyli moja moc obliczeniowa, mogę przyjąć macierzę, moc, procesory, cokolwiek, tak? Sieć komputerowa i połączyć to w zasób, który mogę dynamicznie przydzielać dla konkretnego procesu biznesowego. Jeżeli jestem świadomy, jak ten proces biznesowy trwa, jeżeli jestem świadomy, że za x czasu nastąpi pik obciążeniowy, to jestem w stanie konkretną pulę zasobów przypisać. I pytanie, które padło tutaj z sali, bo tego kolegicznej nie ma, tak? Poszedłem sobie. Co ja mam zrobić z tą mocą, kiedy już nie będzie potrzebne? No bo tak, tutaj padło sformułowanie. Serwery żyją w nocy, potem idą spać. Jasne, cloud ma zagwarantować, że jestem w stanie przekładać tą moc do innych procesów, ale muszę mieć świadomość, jakie procesy, jakie mają zapotrzebowanie. Bez tej świadomości cloud mi do niczego się nie przyda. Bo co, będę mógł podnieść maszynę i ją zamknąć? Każdy potrafi. Z automatu, bez automatu nie ma znaczenia. Jeżeli będę miał świadomość, że na przykład proces księgowy wymaga mocy takiej i takiej, czy jestem świadomy, jakie jest zapotrzebowanie, w takim i takim czasie, przez taki i taki okres, to jestem w stanie wykorzystać clouda. Bo w tym czasie przypiszę tą moc, a za chwilę tą samą moc przekażę do innych procesów biznesowych. Ale muszę być nich świadomy. Więc jednym z elementów, który jest wyznacznikiem clouda dla IT, jest świadomość tego, co dostarcza jednostkom biznesowym. Nie to, ile mam serwerów, bo to nie ma znaczenia, czy ja mam ich setki czy tysiące. Jeżeli mi braknie serwerów, kupię te serwery na rynku. Wynajmę clouda na rynku. Dlatego pojawiają się cloudy, o których tutaj nie padło. Cloudy hostowane. Gdzie ja, mając swój proces biznesowy, mówię, nie chcę mieć swojego data center. Chcę, aby firma X mi ten data center udostępniła. Ale tam działa mój proces biznesowy, a nie mój sprzęt. Więc cloud to jest uwolnienie od tego, czym jest nieszczęsny sprzęt. Mogę go dostać gdziekolwiek chcę. Amazon? Proszę bardzo. Więc to świadomość na troszeczkę wyższym poziomie, który uwalnia nas od myślenia per data center. Oczywiście cały czas podkreślam, jest to moje rozumienie clouda. Możecie się z nim zupełnie nie zgadzać, tak? Natomiast zastanówcie się, jak to wygląda z punktu widzenia prowadzonego biznesu. Czy biznes interesuje, ile ja mam procesorów w moim serwerze? Czy to kogoś interesuje, czy użytkownik interesuje, czy ma w serwerze, który daje mu dostęp do CRM-a, 8 procesorów, czy 12 procesorów, 16 procesorów, ma to znaczenie? Nie. Jego interesuje co? Czy usługa działa, czy nie działa? Jak patrzycie sobie na swoje usługi, macie usługę poczty. To jeżeli użytkownik nie może wysłać poczty, zgłasza, nie mogę wysłać poczty. Bo nie interesuje, czy ten serwer działa, czy nie działa. On nie może wysłać poczty. Nawet jeżeli podzielicie usługę i powiecie tak, dobrze, to mam usługę, która umożliwia wysłanie poczty przez telefon i z komputera przenośnego. Teraz użytkownik może wysłać z komputera przenośnego, a nie może wysłać przez telefon. To co powie? Że poczta nie działa. Dla niego to nie ma znaczenia, jakim sprzętem dysponujemy. Interesuje go końcowy efekt, odbiór usługi. I cloud ma zagwarantować, że ta usługa, która jest świadczona dla naszego użytkownika, jest dostępna. A to, co stoi pod spodem, nie powinno go w ogóle interesować. W związku z czym, patrząc na rozumienie clouda z punktu widzenia użytkowników końcowych, z punktu widzenia szefów firm, z punktu widzenia biznesowego, cloud to tak naprawdę bardzo dobrze zarządzane procesy biznesowe.
Pierwszym etapem takiego clouda jest self-service, czyli możliwość zamówienia odpowiedniej mocy maszyny czy usługi przez jednostkę biznesową. Przykład administrator, może nie, wróć, nie administrator. Kierownik działu marketingu mówi, że potrzebuje takiej i takiej maszyny z taką i taką funkcjonalnością. Klika, ma. Czy go interesuje, ile mocy będzie wygenerowane do data center? Nie. Jego interesuje otrzymanie w odpowiednim momencie odpowiedniego procesu. To mało, które było tutaj na slajdzie mojego poprzednika. Elastyczność i szybkość to jest wyznacznik cloudu, ale tam nie ma znaczenia, ile ja wykorzystam mocy sprzętowej. Tam ma znaczenie użytkownika odbiór tej usługi. Więc na czubku clouda są mechanizmy umożliwiające stworzenie środowiska w pełni zarządzalnego, środowiska, które może być wystawione do powołania do życia przez nawet użytkowników końcowych, jeżeli taka będzie potrzeba. Oczywiście pod spodem działa bardzo silny mechanizm weryfikacji tych użytkowników, czy użytkownik w ogóle ma prawo powołać maszynę do życia, czy może to zrobić. I tutaj nie unikniemy silnych mechanizmów autoryzacyjnych. W przypadku Microsoftu mechanizmy autoryzacyjne opierają się albo o rozwiązania typu Active Directory, albo o rozwiązania typu Forefront, czyli takie narzędzie Forefront Identity Manager, które może się autoryzować nie tylko z Active Directory, ale też z wszystkimi innymi bazami tożsamości, tym też z misami, sami plusami, nie ma to znaczenia. Z wszystkim. Bo cloud nie musi być stricte Microsoftu. Pod spodem działa bardzo mocny mechanizm automatyzacji. Skoro użytkownik może powołać maszynę do życia, to musi być mechanizm, który zautomatyzuje powołanie tej maszyny. Oczywiście on może zadzwonić do admina i powiedzieć, ty admin, maszyna. A admin mówi, nie teraz. Teraz zajmuję się czymś innym. Jeżeli mam dobrze zbudowany cloud, powołuję, użytkownik otrzymuje. Oczywiście może być sytuacja, w której powołanie maszyny do życia będzie spowodowane działaniem data center, obciążeniem data center. I w tym momencie ja mogę bez problemu powołać tych maszyn do życia X, ale również z automatu. Czyli podstawą tego self-service jest w pełni zautomatyzowany proces prowizjoningu maszyn wirtualnych na środowisku data center. W pełni zautomatyzowany. Pokażę go na końcu prezentacji. I oczywiście, jeżeli mam już opisane procesy, jeżeli są zdefiniowane, mam je zautomatyzowane, trzeba je w jakiś sposób dostarczyć. I tutaj mamy cały zbiór narzędzi, które umożliwiają dostarczenie środowiska zwirtualizowanego do data center. I teraz to nie ma znaczenia, czy to środowisko zwirtualizowane będzie na platformie Microsoftu, czy na platformie, nie wiem, Apple'a. Powołuje do życia kolejny byt. Byt maszyny wirtualnej. Narzędzia do zarządzania cloudem muszą być poza tym, co powołują. Dla nich jest to tylko i wyłącznie odpowiedni szablon, tylko i wyłącznie odpowiedni komputer, który ma być skonfigurowany. A konfigurować komputer potrafimy wszyscy. Więc mamy dostarczenie, monitorowanie. Pytanie, powołałem X maszyn wirtualnych. Kolejne pytanie, czy one jeszcze muszą trwać? Kiedy mam je zacząć odwoływać z życia? Zamykać, wyłączać, składać w bibliotece. To wynik dobrego monitorowania. I ostatni z elementów to backup. Zdajemy sobie sprawę, że prawdziwi twardziele backupów nie robią, ale załóżmy, że w środowisku wirtualnym byłoby to konieczne. Żeby dane, które się pojawiają gdzieś w maszynie wirtualnej, nie zniknęły przy jej wyłączeniu. I tam muszą działać silne mechanizmy backupowania nie tylko samych maszyn wirtualnych, ale też danych, które pojawiają się wewnątrz maszyny wirtualnej. Cloud musi zagwarantować, że dane, nawet które są w ramie maszyny wirtualnej, muszą być backupowane. Dlatego systemy backupowania clouda nie są proste, ale trzeba ten system zbudować. Pierwszy z elementów, który może się przydać przy budowaniu clouda, takiego heterogenicznego, gdzie mamy środowisko np. hyperwizorów Microsoftu, a na nim działających maszyn wirtualnych, jest środowisko, które ma dać gwarancję wiedzy i świadomości o tym, jak żyje moja maszyna wirtualna, czego potrzebuje, jakich zasobów potrzebuje, jakie usługi na nie działają. W przypadku rozwiązań Microsoftu, w tym całym portfolio produktów, które tutaj widzimy, znajduje się taki produkt, który nazywa się Operation Manager. Jest to produkt, który ma nam umożliwić pełne monitorowanie środowiska cloudowego. Podkreślam słowo środowiska, bo nie mówię systemu operacyjnego, dlatego że cloud to nie tylko maszyny wirtualne. Cloud to nie tylko hyperwizory. Cloud to storage, switche, które ten cloud
tworzą, sieci, które działają, więc systemy do monitorowania, jeżeli mają monitorować clouda i maszyny wirtualne na nim działające, muszą monitorować każdy komponent clouda. I niezależnie, jaki jest to system operacyjny. Dlatego też Operation Manager ma zbiór management packów do zarządzania różnymi dystrybucjami Linuxowymi, ewentualnie różnymi specyficznymi dystrybucjami Unixowymi, tudzież ogólny management pack do wszystkiego. Wiemy, że coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, więc. Ale mamy takie możliwości, czyli monitorowanie środowiska praktycznie w każdej chwili. Jak to wygląda z punktu widzenia logicznego? Wyobraźmy sobie sytuację, że chcę monitorować mój serwer. Nie, chcę monitorować moją usługę. Serwer to jest bardzo prosta sprawa. Monitorować usługę. Załóżmy, że moją usługą będzie dostępność bazy danych działającej na jakiejś dostawcy, niech to będzie MySQL. I chcę mieć gwarancję, że ta usługa działa dobrze. To pytanie jest, kiedy nie będzie działała dobrze? No, najprościej przestał działać serwer. Koniec. No, ale często jest tak, że gdzieś proces zawisł, brzydko mówiąc, wstrzymał się, ewentualnie mamy jakiś błąd systemu operacyjnego, więc teoretycznie baza danych działa poprawnie, natomiast nie działa poprawnie system operacyjny. Stąd też Operation Manager stara się monitorować każdą usługę, bazując na dostępności, wydajności, bezpieczeństwu i konfiguracji tej maszyny. W związku z czym, jeżeli te cztery składowe są OK, to wynikiem końcowym dla administratora jest, że MySQL, serwer, działa poprawnie. Jeżeli teraz zastanowimy się, co wchodzi w skład takiej usługi MySQL-a, może być tam storage, może być tam system operacyjny, na którym jest on zainstalowany, no powiedzmy, że to będzie system operacyjny. Jeżeli dołożę system operacyjny, to jest to kolejny element, który wchodzi w monitorowanie tego SQL serwera. I wystarczy mały błąd gdziekolwiek w tych elementach, jeżeli tutaj byśmy dołożyli więcej mechanizmów drzewkowych, tam storage, switche, cokolwiek innego, no to w tym momencie błąd na dowolnym poziomie spowoduje, że administrator otrzyma informację, że jest problem z SQL serwerem, pomimo tego, że sam SQL serwer działa. Pomimo tego, że procesy działają poprawnie, pomimo tego, że możemy się jeszcze do niego dostać, ale już jest zgłaszana sytuacja, że za chwileczkę możesz mieć problem z SQL serwerem, bo twój storage składa żądanie o większą ilość miejsca, bo już się skończyło, bo na przykład switch zaczyna zgłaszać problem z portem, że jest przepalony, to za chwileczkę zaskutkuje tym, że wasz odbiorca tej bazy danych powie, baza danych nie działa. Jak to działa praktycznie? Jeżeli mam środowisko Linuxowe i Unixowe, to instaluję agenta, który działa sobie w tym środowisku i zbiera informacje. Z reguły bazuje sobie na syslogu. Ten agent ma bardzo specyficzny mechanizm, bo jest taki provider do zbierania logów z syslogu i przesyła go bezpośrednio do Operation Managera. Tam jest kolejny taki mechanizm, który przejmuje te wpisy z syslogu i co robi? Przepisuje je do specyficznie stworzonego Windows log. Dlatego ten cell to jest Security Event Log Windowsowy. I na podstawie tego event logu, który powstanie dla, w tym wypadku mówiliśmy o SQL serwerze, o MySQL serwerze, nastąpi analiza już przez Operation Managera, co jest nie tak z wszystkimi komponentami mojego serwera. No i administrator otrzymuje informację, gdzie jest błąd. Niezależnie czy jest to środowisko X czy Y. Dla Operation Managera nie ma to najmniejszego znaczenia. Jak to może wyglądać od strony praktycznej? Zobaczmy taki krótki przykład monitorowania usługi w cloudzie. Pierwszy z elementów to przejście z myślenia ja i mój serwer na myślenie usługa. W usługę pocztową wchodzą serwery autoryzacji, switche, routery, wchodzą macierze, wchodzą serwery pocztowe, które rutują pocztę i z tego multum. Więc jestem w stanie opisać, które z komponentów wchodzą dokładnie w skład mojej usługi, którą dostarczam użytkownikowi końcowemu. Jeżeli dobrze to rozpiszę, to efektem końcowym będzie takie drzewko. O, ostro jest to troszeczkę. Takie drzewko powiązań, gdzie każdy komponent, który wchodzi w skład usługi, którą dostarczam, jest na niej naniesiony. I teraz, jeżeli pojawi się błąd w którymkolwiek z komponentów, od razu otrzymujemy informację o zagrożeniu dostępności całej usługi. Takie podejście daje nam szansę mierzalności systemów.
określenia, że dany system potrzebuje tyle mocy w takim czasie, takie ma zagrożenie, takie ma obciążenie. Oczywiście, jeżeli ja kliknę na, czy tam wywołam Health Explorera, od razu otrzymam informację, w którym momencie pojawiły się błędy i mam dostęp do bazy wiedzy, czyli jak te błędy usunąć. Co jest ciekawe, wraz z management pakami, które przychodzą do środowiska Unix, Linux, pojawiają się bazy wiedzy napisane przez osoby, które ten management pak dostarczają, czy przez firmy, które dostarczają. I w tych bazach wiedzy macie dokładnie informacje, jak sobie poradzić z pewnymi problemami, które pojawiają się na środowisku X czy Y. I administrator otrzymuje od razu informację o tym, co należy wykonać, aby uniknąć eskalacji problemu. Także jest to dosyć ciekawe podejście w ogóle do monitorowania usług. Jeżeli mam już świadomość o mojej usłudze, załóżmy, że to był rzeczywisty serwer SQL-owy, mam świadomość, że ma takie zapotrzebowanie, mogę podjąć decyzję o zwirtualizowaniu i umieszczeniu go w cloudzie. Jeżeli operation manager zgłaszał mi, że ten serwer zawsze 10 jest tak obciążony, że już nie daje rady i mamy wąskie gardło, możemy pomyśleć o tym, żeby powołać go do życia w cloudzie, aby dynamicznie dostarczać do niego moc. I w tym momencie, jeżeli przejdzie go na clouda, muszę mieć narzędzie, które będzie umożliwiało zarządzanie nim już na środowisku zwirtualizowanym. Dalej będzie on monitorowany, dalej będzie nadzorowany, ale teraz będzie już zarządzane jako środowisko wirtualne. I do zarządzania środowiskiem zwirtualizowanym wykorzystywany jest Virtual Machine Manager, tego, który pokazywałem Państwu w poprzednim roku. Virtual Machine Manager ma nam dać gwarancję, po pierwsze, powoływania maszyn wirtualnych do życia, konfigurowania ich, dostarczenia wysokiej dostępności oraz kontroli, działa odpowiedzi na awarie w sytuacji krytycznej dzięki protipsom. To daje Virtual Machine Manager. Oczywiście my jako administratorzy dysponujemy takim dosyć ciekawym narzędziem, które pokazuje nam dokładnie wszystkie komputery wirtualne, które działają w moim cloudzie. Wszystkie hosty, i to mogą być hosty zarówno Microsoftowe, VMware'owe, w wersji 2012, która będzie w grudniu, już w wersji końcowej, bo obecnie jest w wersji Canadian Release. Są jeszcze Zeny, więc można sobie podłożyć Xena i też na nim operować. Jest to narzędzie, które jest znowu multiplatformowe do zarządzania wszystkimi maszynami wirtualnymi. Każdy komputer, który jest uruchomiony, oczywiście pokazuje swój status, możemy na bieżąco śledzić, co się w nim dzieje. Mając takie narzędzie, jesteśmy w stanie też zintegrować wiedzę, którą uzyskujemy z Operation Managera, czyli wiedzę o obciążeniu, z maszyną wirtualną. I dzięki temu powołać do życia protipy. Protipsy mają nam zagwarantować możliwość reakcji automatycznej na sytuację krytyczną. Czyli zobaczmy taki przykład. Mamy środowisko pracujące sobie gdzieś na naszym data center. Systemy operacyjne różne. I dwa produkty, o których przed chwilą powiedziałem. Jest Operation Manager, który je monitoruje. I jest Virtual Machine Manager, który zarządza środowiskiem zwirtualizowanym. Oczywiście oba produkty bazują na agentach. Czyli jeżeli ja instaluję maszynę wirtualną na środowisku Virtual Machine Managera, to jest ono zarządzane agentowo. Jeżeli monitoruję dane środowisko, jest ono zarządzane albo agentowo, albo przez agentów zewnętrznych, jeżeli takie środowisko nie ma wsparcia do agentowego zarządzania przez Operation Managera. Załóżmy, że żyje sobie jakieś środowisko w cloudzie i nagle któryś z serwerów zgłasza: brakuje mi mocy, albo brakuje mi miejsca. Nie mogę dalej pracować na tym hyperwizorze. Teoretycznie powinien teraz zareagować administrator. Nie? Przyjść, wstrzymaj maszynę, to co pokazywałem, tak? Live migrate, quick migrate, wynieś ją gdzieś tam, tylko gdzie? Jeżeli ja nie mam świadomości o tym, jak bardzo są obciążone moje serwery, to wybiorę, ten, bo obecnie jest mało obciążony. Ale ja nie wiem, że za 15 minut tam będzie pik wydajnościowy i maszyna znowu zgłosi ten sam problem. Nad tym czuwa już Operation Manager. On dokładnie wie, jak wygląda obciążenie procesów. I teraz, jeżeli moja maszyna zgłasza problem, to automatycznie agent przesyła tą informację do Operation Managera. Jeżeli te dwa produkty są zintegrowane ze sobą, to Virtual Machine Manager może wydać polecenie swojemu agentowi typu migruj. I maszyna wirtualna zostanie przeniesiona na najlepszy dla niej host. Nie na najbliższy, nie na najbardziej wydajny, na najlepszy dla niej. Czyli taki, który zagwarantuje jej odpowiednią moc i nie będzie
sytuacji, że za 15 minut ona znowu będzie musiała skakać, bo jest ping w innej maszynie wirtualnej. To jest optymalizacja umieszczenia maszyn wirtualnych. Niezależna od platformy, która działa w systemie operacyjnym. Więc protipsy są ciekawe. To był pierwszy przypadek automatyzacji. Natomiast często jest tak, że dochodzimy do sytuacji, w której musimy powołać do życia komputer wirtualny. I teraz pytanie jest, czy chcemy to robić ręcznie? Tak jak tutaj kolega pokazywał możliwość pracy ręcznej. Oczywiście też możemy to robić, za chwilę to pokażę. Ale możemy też oczekiwać, że będę chciał powoływać do życia maszyny wirtualne na podstawie na przykład tego obciążenia. Czyli jeżeli ta maszyna zgłosi, mam 15 milionów użytkowników więcej niż zakładaliśmy, więc moja moc spada, co robimy? Powołaj kolejną maszynę do życia, która będzie pracowała razem z tą w klastrze NLB. Kolejną, aż obciążenie tych wszystkich maszyn osiągnie status akceptowalny. Jeżeli za chwileczkę stwierdzimy, no dobrze, już nie potrzebujemy tej mocy, wyłączaj kolejne. Ale wszystko z automatu, to jest cloud. Ja muszę tylko zaplanować, jak ten proces ma działać. Do tego możemy wykorzystać orkestratora. Orkestrator jest dosyć ciekawym elementem, bo poprzednio nazywał się Opalis i był rozwijany, jakby to powiedzieć, przez różnego rodzaju społeczności pracujące wokół witryny Codeplex.com. Microsoft, kiedy stworzył Opalisa, po raz pierwszy udostępnił pełny kod programu, żeby był rozwijany przez różnego rodzaju społeczności. Kto chciał, mógł sobie to rozwijać. Co więcej, Microsoft zgodnie z Codeplexem jakby płacił za niektóre moduły do opracowania społecznością deweloperskim. I w ten sposób powstało narzędzie, które potrafi zarządzać i automatyzować czynności administracyjne nie tylko w środowisku Windows, nie tylko w Linuxach, ale praktycznie w każdym innym środowisku. Opalis jest narzędziem, które ma dać nam szansę zaplanowania czynności, workflowów, jak ma się zachować środowisko w sytuacji X czy Y. Opalis jest też narzędziem, które ma dać możliwość pełnego raportowania, czyli jeżeli jestem w stanie automatyzować środowisko, to jestem w stanie od razu wybrać raporty, kiedy dana maszyna wirtualna została powołana, jak została skonfigurowana, jakie procesy nie działały. Dodatkowo mogę dołączyć teoretycznie dowolne skrypty konfiguracyjne takiej maszyny wirtualnej. Efektem pracy programisty i designera jest workflow. Tutaj mamy przykład prostego workflowu, który ma zareagować w sytuacji, kiedy powołuje się maszyna do życia i wykrywa, że jest duplikat nazwy maszyny wirtualnej, bo administrator zrobił błąd i zagwarantował, żeby nazwa była unikatowa. W tym momencie można zaprojektować, że jeżeli pojawi się taki błąd, wykonaj takie i takie czynności. To przypomina skrypty, tylko że pisane, czy stworzone graficznie, tak to pokażę jak. No i mamy dokładnie ścieżkę, jak zachowa się nasze środowisko. Oczywiście wyślę maila, stworzy incydent, wyślę go do serwis menadżera, do systemu obsługi incydentów, opiszę taki incydent, włączy tryb maintenance na serwerze, wykona snapshoty maszyny wirtualnej, restart serwera, podniesie maszynę wirtualną. Wszystko z automatu. Zauważcie, że w tym momencie administrator już nie musi w ogóle brać udziału w obsłudze środowiska cloudowego. No i mając tą wiedzę, zobaczmy, jak można podejść do tworzenia środowiska cloudowego takiego heterogenicznego. Załóżmy trzy scenariusze. Pierwszym scenariuszem będzie wdrożenie maszyny wirtualnej, tak jak to robił kolega na demo, z gotowego szablonu. Czyli zrobimy taką sytuację, że umieścimy maszynę wirtualną do biblioteki, do centralnej składnicy, następnie powiemy wdróż maszynę wirtualną na konkretnym hoście czy na konkretnych hostach. Drugim krokiem będzie zbudowanie z tej maszyny wirtualnej szablonu i powiedzenie stwórz tych maszyn wirtualnych w tysiące. Przy jednym założeniu, że trzeba maszynom wirtualnym zmienić oczywiście konfigurację nazwy, tak? Chociaż nie jest konieczne, ale fajnie było, żeby miały jakieś konkretne nazwy, adresacji IP, zainstalowanie konkretnych usług. I trzecim elementem będzie pokazanie, jak można stworzyć workflow w Opalisie, czy orkestratorze, który powoła nam do życia maszynę wirtualną w pełni automatycznie. Wygeneruje nową nazwę, założy, skonfiguruje wszystkie elementy bez dotknięcia administratora. Pokażę, jak to działa od strony środowiska Microsoftowego. Pierwszy element powołujemy do życia maszynę wirtualną. Na moim środowisku jest zainstalowany CentOS, on został teraz zatrzymany, w związku z czym mogę złożyć maszynę wirtualną, już skonfigurowaną, działającą,
do biblioteki. Czym jest biblioteka? Biblioteka to taki serwer, z reguły duża macierz, gdzie przechowywane są wszystkie obrazy maszyn wirtualnych, które mają być powoływane do życia. Pamiętajcie, że powoływać do clouda możemy w ten sposób, że mogę powoływać maszynę już wstępnie skonfigurowaną, mogę maszynę zainstalować od zera, tylko że to trwa, a mogę też powoływać maszynę na podstawie pewnego rodzaju skryptu, szablonu. W przypadku Microsoftu tworzy się maszyny sysprypowe, czyli wyciąga się seedy, numery seryjne i tak dalej. W przypadku Linuxa nie ma to znaczenia, tak? Trzeba tylko zmienić nazwę, zmienić adresację IP, więc łatwiej po prostu. Więc umieszczamy maszynę wirtualną w bibliotece. Taka maszyna po umieszczeniu w bibliotece ma swoją nazwę, swoją konfigurację, więc od tego momentu możemy powiedzieć OK, wdróż tą maszynę, prawej klawisz myszy, deploy i pojawiają się hosty. W moim wypadku tylko laptop się pojawił, pojawia się host. Zobaczmy, że hosty są określane rankingiem. Jeżeli byłby to Protik, to wybrałby ten, który byłby najlepszy dla maszyny wirtualnej. Natomiast jeżeli robię to ręcznie, to mogę sobie wybrać, jeżeli byłoby tych hostów więcej, to oczywiście bym ocenił, które z nich są najlepsze. Co jest oceniane? Dostępność RAM-u, procesora, dysku, sieci i ogólny priorytet procesów dla danej maszyny wirtualnej. Czyli ja mogę tym też sterować dla maszyny wirtualnej. Natomiast normalnie jest to wypośrodkowane, czyli znajdź maszynę, która ma najwięcej RAM-u, procesora, dysku dla tego konkretnego komputera. Natomiast jeżeli ja, nie wiem, prowizyjnik serwera plikowego, to wiem, że kluczowym elementem jest sieć i dysk, tak? Czyli byłoby tak, znajdź tą maszynę, która ma najwięcej zasobów sieciowych i która ma najwięcej dostępnej przestrzeni dyskowej. I to byłby element wyliczenia gwiazdek dla hostów. W naszym wypadku tylko jeden host, więc dajemy wdróż, maszyna poszła. Super. Oczywiście ten host może być gdziekolwiek na świecie, jeżeli tak bardzo mamy rozłożony cloud. Drugim podejściem jest wykorzystanie środowiska cloudowego do zbudowania maszyny wirtualnej już przez nas całkowicie konfigurowanej. Czyli pierwszym elementem mam maszynę wirtualną, tworzę szablon. W szablonie muszę powiedzieć, z jakiego dysku będę korzystał. Może być to dysk pusty, gdzie będziemy instalowali od zera maszynę wirtualną, albo może być to już dowolny dysk z zainstalowanym systemem Linux, który będzie wielokrotnie następnie powoływany do życia, z tą samą konfiguracją. Oczywiście potem pojawi się pytanie, co z MAC adresami, to wszystko da się zmienić po prostu już skryptami w dalszej części. Powołuję sobie taki szablon, w szablonie definiuję parametry maszyny wirtualnej, tu mamy przykład wybrania odpowiedniego typu procesora. O jakiej mocy ma być to maszyna wirtualna? Obecnie zaleca się nie wykorzystywanie więcej niż dwóch procesorów dla maszyny wirtualnej, która jest maszyną Linuxową. Natomiast teoretycznie powinno się dodać 4. Natomiast dwa są na pewno stabilne. Dobra praktyka jest taka, żeby przy powoływaniu w skryptach maszyn wirtualnych dawać jeden, a na końcu skrypt, który doda drugi. Bo wtedy mamy gwarancję, że zawsze powstaje ta maszyna wirtualna. Wybieramy tryb procesora. Tak naprawdę wstawiamy moc, bo to mówi o tym, jaką moc będę chciał przypisać danej maszynie wirtualnej. I kolejny krok to będzie wybór systemu operacyjnego. Jeżeli ma być środowisko Linuxowe, to zostawiamy to jako nie modyfikuj, zmodyfikujemy to później. Pojawi się szablon i z tego szablonu będziemy mogli powoływać następnie dowolną ilość maszyn wirtualnych. Jak to teraz zrobić? Po pierwsze, zanim zrobimy automatyczne prowizjonowanie maszyny wirtualnej, musimy wprowadzić dwa ważne elementy. Po pierwsze, musimy określić, jaki to będzie typ środowiska Linux. No jest ich tam więcej, tylko uciąłem slajd, bo musieliśmy się na slajdach, ten rysunek. Praktycznie wszystkie większe dystrybucje są. Jeżeli jest to dystrybucja, która jest nie wyświetlona, wybieramy inną dystrybucję Linuxa. On musi po prostu wiedzieć, że będzie powołane do życia środowisko Linuxowe. To jest pierwszy z elementów, który robimy. Drugim elementem, dość istotnym, jest podanie hasła administratora roota, który jest w obrazie. No bo będziemy musieli za chwileczkę połączyć się przez SSH i wykonać jakieś czynności, więc na początku ten root będzie nam potrzebny. No niestety nie ma tutaj możliwości hashowania tego, ale za chwileczkę pokażę, jak w skrypcie to po prostu zmienić. Więc mamy domyślne hasło, jak widzicie, standardowy password. To definicja szablonu. I teraz, mając przygotowany szablon, mogę wykorzystać skrypt. Do skryptów obecnie w środowisku Microsoftowym wykorzystujemy język
czy środowisko PowerShell'a. Nie wiem, czy spotkaliście się z tym narzędziem. Jest dosyć sprawną konsolą programistyczną. Jest specjalny zbiór dodatków do maszyn wirtualnych. To jest set Linux VM. To umożliwia dowolną konfigurację Linuxa jakby bez konieczności logowania się i parametryzowania tego ręcznie. Tu macie wszystkie parametry, co może być dołączone. Oczywiście możemy dodać dowolne pliki odpowiedzi, dowolne basze, cokolwiek jest dla nas potrzebne, żeby tę maszynę skonfigurować. Ja wykorzystałem tylko element taki, który skonfiguruje stos TCP/IP maszyny wirtualnej po jej utworzeniu i wtedy już skryptem jako trigger wywołaj, znacie pętlę, tak, ileś razy masz wywołana maszyna wirtualna, proszę bardzo. To taki mały skrypcik. I teraz te dwa zapisy, template, informacje o template'cie mówią o tym, że ma pobrać z tego pola, które tam wprowadziłem, nazwę użytkownika i jego hasło. Dlatego macie template. Następnie jest tworzenie maszyny wirtualnej, jego host name, adres IP, master, gateway oraz jak się ma nazywać szablon, z którego powoływana jest maszyna wirtualna. No i na końcu stwórz nowe hasło dla roota. Na podstawie takiego zaklęcia PowerShellu nastąpi automatycznie powołanie maszyny wirtualnej do życia. Na podstawie tego szablonu, który stworzyliśmy. I trzeci przypadek, kiedy będziemy chcieli stworzyć workflow. Do tworzenia workflowów wykorzystujemy orchestratora. Orchestrator ma tutaj multum takich różnych beleczek, z których rozwijamy. Każdy z belek pojawia się odpowiedni zbiór ikonek, które odpowiadają za kreowanie jakiejś akcji na środowisku. Tutaj mamy taki workflow, który mówi tak. Wygeneruj unikatową nazwę dla maszyny wirtualnej. Następnie stwórz maszynę wirtualną na podstawie już przygotowanego wcześniej szablonu. Pobierz, jaką on ma nazwę, bo nie wiem, jaką wygenerował nazwę. Uruchom tą nazwę, którą pobraliśmy i następnie przekaż skrypty SSH do maszyny wirtualnej, żeby ją skonfigurować. W tym wypadku jest tworzony hostname, tworzona jest adresacja IP, restart. No i już stoi gotowa maszyna. Taki workflow możemy sobie określić. Na przykład wiem, że analizując dzięki Operation Managerowi, analizując mój proces, wiem, że na przykład mój Apache będzie potrzebował zwiększonej mocy zawsze 1, 10 i 15. Mogę stworzyć jako punkt startu, to jest gdzieś scheduling, który powie, że 15, 1 i 30 wykonaj ten skrypt razy 5. Czyli będą zawsze powołane 5 maszyn wirtualnych, konfigurowane, pracujące w klasie NLB. Kończy się doprowadzenie maszyn wirtualnych. Wszystko w automacie. Raz projektowany workflow daje nam szansę potem już zapomnienia o tym procesie konkretnym. I teraz, jak wygląda konfiguracja? Klikając na konkretnym obiekcie, definiujemy go. W tym wypadku nazwa maszyny może mieć maksymalnie 15 znaków, ale muszą być użyte 4 małe znaki i 4 cyfry. Czyli będzie 0, 0, 0, 1, 2, 3 i tak dalej. Kolejny element, powiesz informacje z maszyny wirtualnej, z wirtualnej maszyny menadżera. Nazwa wirtualnej maszyny menadżera, nazwa maszyny wirtualnej jaka będzie, czyli Linux, myślnik i wygenerowana nazwa przez ten punkt. I na końcu z jakiego szablonu będziemy korzystali. To jest jego GUI, czyli unikatowy identyfikator, co bardzo podobnego jak w poprzednim prezentacji. Następnie wybieramy informacje o maszynie wirtualnej. Ważne jest to, że w Opalisie czy w ordynatorze nie musicie wpisywać tych elementów, bo każdy z tych obiektów przekazuje swoje parametry na zewnątrz. W związku z czym klikając prawym klawiszem myszy macie obiekt Create Virtual Machine i jego parametry, które przekazuje na zewnątrz. I tymi parametrami możemy spokojnie sterować. W tym wypadku wybrałem opcję pobierz informacje o maszynie wirtualnej stworzonej przez Create VM. Idąc dalej w workflow, określam start, uruchom maszynę wirtualną, ale nie wiem jaka jest nazwa, która została wygenerowana. Więc znowu prawie klawisz myszy, pobierz tą nazwę z poprzedniego obiektu, uruchamiana jest maszyna wirtualna. I tutaj macie zaklęcie, które jest przydatne do maszyny wirtualnej. Startujemy maszynę wirtualną, co chcemy z niej zrobić. Oczywiście w pierwszym elemencie dopisujemy do network
tą nazwę, która została wygenerowana, żeby ona była unikatowa w całym cloudzie. I ostatni z elementów, ustawienie sobie parametrów dla środowiska adresacji IP. Tam był adres statyczny, żebyśmy się mogli z maszyną konfigurować. Przełączamy na DHCP. Proszę bardzo, znowu przez SSH. Przez kolejne polecenie przełożę DHCP na tym interfejsie. Maszyna otrzymuje twój adres IP. Działa. Ostatni element to restart maszyny wirtualnej. I w ten sposób możemy powoływać do życia praktycznie dowolną ilość maszyn wirtualnych. Podsumowując, bo staram się trzymać tego czasu, który został narzucony. Podsumowując, jeżeli mamy clouda i patrzymy na niego nie przez pryzmat data center, a bardziej przez pryzmat usług, to uzyskujemy środowisko, które będzie w pełni elastyczne, powoływane na żądanie i na żądanie wyłączane albo przez automaty, albo przez użytkowników czy jednostki biznesowe. Mamy na pewno środowisko, które będzie tańsze w utrzymaniu. To, co podkreślał mój poprzednik, utrzymanie środowiska cloudowego jest tańsze, dlatego że wykorzystujemy mocniku wtedy, kiedy jest ona potrzebna. Na pewno mamy środowisko, które jest całkowicie wsparte biznesowo. Te małpki narysowane jeszcze raz, pozwólmy się ten rysunek, to zdjęcie muszę gdzieś tam znaleźć. Te małpki mówią jasno, biznes może zarządzać procesu w każdej chwili. Pytanie jest, czy jesteśmy w stanie dostarczyć w tej każdej chwili taką usługę. Na pewno cloud to niezależność od platformy. Microsoft założył, że używając swoich narzędzi możecie zarządzać praktycznie dowolnym środowiskiem. Pytanie jest tylko, czy mam taką potrzebę. Tak? Ja uważam, że pracując tak jak w naszym wypadku u różnych klientów, czy oni mają VMware'a, czy mają Microsoft, i tak gdzieś tam pojawiają się narzędzia Microsoftowe do monitorowania czy do wdrażania. Więc teoretycznie nie ma przeciwwskazań, żebyśmy używali narzędzi integrujących. Mieliście Państwo okazję zobaczyć 3 z tych narzędzi. Jeżeli ktoś by był zainteresowany, postarałem się zebrać kilka informacji, które mogą rozszerzyć Państwa wiedzę na ten temat. Po pierwsze, taki blog stricte o interoperacyjności środowisk. Blog pisany przez komórkę w Microsoft, zajmujący się środowiskiem Unix Linux, zajmujący się łączeniem tych systemów operacyjnych. Mamy forum, bardzo, bardzo mocno rozbudowane, na którym też możemy mieć zespół tych ludzi. Mamy cały dostęp do kodu. Codeplex z reguły udostępnia swoje opracowanie na open source, w związku z czym można zobaczyć, jak można pewne elementy zintegrować z środowiskiem Linuxowym. Mamy też możliwość współpracy za pomocą rozszerzeń różnego rodzaju dla Unixów, Linuxów. Dostęp do Codeplexa i tam można pobierać wręcz gotowe przykłady, szablony, workflowy lub też całe management paki. Jeżeli ktoś tylko będzie tego potrzebował w swoim rozwiązaniu. Dążyłem w czasie. Czy mamy jakieś pytania?